Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych. Po raz 59 z rzędu nic nie zmieniła, więc warunki kredytów w Polsce pozostaną takie jak ostatnio. Zarazem rekordowo niskie pozostanie też oprocentowanie lokat w bankach. Górnicy z Polskiej Grupy Górniczej planują strajk, nie chcą godzić się na niższe niż w innych spółkach górniczych płace, są podwyżki 12%. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła pozwolenie na działalność Altus Tefi oraz nałożyła na Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych kary pieniężne w wysokości łącznie 7 milionów złotych. Jak podkreśliła KNF w swoim komunikacie, cofnięcie licencji otrzymało rygor natychmiastowej wykonalności. 503 miliony złotych. Tyle co najmniej wynosi szacunkowa wartość szkód wyrządzonych w spółce GetBack. Informację przekazał wiceminister finansów Leszek Skiba. Skiba w Senacie powiedział również, że w toku postępowania prokuratorzy zabezpieczyli mienie pod kątem m.in. zabezpieczenia roszczeń pokrzywdzonych. Jego aktualna wysokość to 373 miliony złotych. Minister podkreślił też, że obecnie cały czas trwają czynności mające na celu ustalenie kolejnych składników majątków podejrzanych, które mogłyby podlegać zabezpieczeniu. Poczta Polska stawia na paczki. W ciągu 4 lat chce zainwestować blisko 2 miliardy złotych w rozwój usług paczkowo-kurierskich i logistykę. Prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski przekazał, że z roku na rok rośnie liczba przesyłek e-commerce. Z tego powodu firma musi inwestować w nowoczesną logistykę i systemy informatyczne. Rząd porzucił wszelkie nadzieje na uratowanie programu Mieszkanie Plus, jak dowiedział się Money.pl. Program ma mieć zmienioną nazwę i warunki. Mieszkanie dla rozwoju zupełnie nowymi zasadami. Ze słów minister Jadwigi Emilewicz wynika, że rząd nie chce rezygnować z udziału państwa w budowie mieszkań. Nie ma już jednak mowy o tym, że rząd buduje domy. Minister Emilewicz chce stworzyć system przekazywania gruntów deweloperom, w zamian za działkę mieliby oni oddawać od 15 do 20% mieszkań na potrzeby przyszłego. Mieszkania Plus. Jadwiga Emilewicz nazwała to mieszkaniowym PPP, partnerstwem publiczno-prywatnym i oceniła, że to model znany stosowany za granicą. Gospodarka była głównym tematem orędzia o stanie państwa wygłoszonego wieczorem przez prezydenta USA Donalda Trumpa. W trakcie swego trzeciego orędzia Donald Trump zachwalał podpisane przez siebie umowy handlowe, w tym porozumienie z Chinami, mówił o wielkim amerykańskim powrocie bumie pracowników przemysłowych oraz zniszczeniu mentalności amerykańskiego upadku. Stany zjednoczone są silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, uznał. Nasza gospodarka jest najlepsza w historii, nasze wojsko jest całkowicie odbudowane, a jego potęga nie ma sobie równych nigdzie na świecie. Nasze granice są bezpieczne, nasze rodziny kwitną, nasze wartości są odnowione, a Duma jest przywrócona. Dzięki temu, mówię to do wszystkich obywateli naszego wielkiego kraju, członków kongresu, stan naszej armii jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych. Chiński rząd musi znaleźć sposób na uspokojenie inwestorów na tamtejszym parkiecie. Zanim epidemia koronawirusa pogorszy sytuację, jednym ze sposobów może być przeprowadzony na szeroką skalę skup akcji. Pekin ma już w takich operacjach doświadczenie. Intercontinental Exchange, właściciel m.in. nowojorskiej giełdy papierów wartościowych, chce przejąć platformę handlu elektronicznego eBay i rozpocząć działalność w tym sektorze gospodarki, informuje dziennik Wall Street Journal. Przejęcie platformy eBay miałoby kosztować IC ponad 30 miliardów dolarów i oznaczałoby, że spółka po raz pierwszy rozszerzyłaby swoją działalność poza rynki finansowe.